naszą konferencję pomeczową. Zaczniemy od trenera gości, trener Rafał Dobrucki. Panie trenerze, kolejny punkt z meczu wyjazdowego, ostatnio zwycięstwo w Krakowie, dzisiaj to remis w Lesznie. Zwycięstwa wyjazdowe są, remisy są, punkty są. Chyba jest to komfortowa sytuacja dla drużyny i dla pana jako trenera. Tak, na pewno. Wygraliśmy po trudnym meczu na ciężkim terenie w Lesznie. To bardzo cieszy. Wydaje się, że łapiemy odpowiedni rytm i to jest dla mnie bardzo pocieszające i patrzymy z optymizmem do przodu. Tutaj świetnie pojechała trójka zawodników, Patryk, Jarek i Piotrek. Oni stanowili dzisiaj o sile falbazu. Druga linia niestety zawiodła i to jest chyba bolączka w tych meczach wyjazdowych. No tak, to jest faktycznie największa jest taka, że ci zawodnicy z drugiej linii tak de facto decydują o obliczu drużyny. Dzisiaj w związku z tym, że ZZ-ka za Andreasa dobrze wypaliła, bo liderzy pojechali w znakomite spotkanie, udało się zremisować i mamy dodatkowe 2 punkty, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze zapytam o ten wypadek wczorajszy Andreasa Janssona. Już wiadomo, ile będzie wyglądała ta przerwa jego w startach, czy jeszcze za wcześnie, żeby aby o tym mówić? Andreas jest w Sztokholmie pod opieką swoich lekarzy. No jest uszkodzona łopatka, nie wiemy dokładnie w jakim stopniu, czy to będzie okres rehabilitacji długi, czy bardzo długi, bo na pewno jest to kontuzja dosyć poważna. Dziękujemy. Jarek Hampel, Stelmet Falbas Zielona Góra. Jarek, 18 punktów w dzisiejszym spotkaniu, 18 punktów, tak, w 7 startach. Byłeś najbardziej zapracowanym obok Patryka zawodnikiem gości. Jak dzisiaj ścigało ci się na tym leszczyńskim torze? Dobrze mi się jeździło. Zawsze mi się tutaj dobrze jeździ, dzisiaj też było dobrze. Zacięty mecz, przede wszystkim bardzo wyrównany. Pokazało to, że te drużyny są, te spotkania tych drużyn to coś ciekawego, bo nie wiadomo, jak się ten wynik mógł zakończyć. Z tym do końca praktycznie z tego biegu była niejasna sprawa, jeśli chodzi o rezultat. Także no następny mecz był bardzo udany, ten remis na pewno nas cieszy. Przed przyjazdem tutaj do Leszna jakoś specjalnie nastawiałeś się na to spotkanie, czy podeszłeś do niego jak do każdego innego meczu? Nie, kompletnie jestem gdzieś tam jakby z boku tego wszystkiego, co się tam powiedzmy działo i w ogóle przygotowałem się na spokojnie do tego spotkania, jak do kolejnego ligowego meczu. Chciałem pojechać jak najlepiej, zaprezentować się dobrze i wydaje mi się, że udało mi się. Dziękujemy. Patryk, 14 punktów na twoim koncie. Wczoraj udane zawody w Pile, pierwsze miejsce w pierwszym finale indywidualnym Mistrzostw Świata Juniorów. Dzisiaj chyba również te zawody na duży plus. Tak, wczoraj cieszę się, że dobrze pojechałem w Pile, mimo może być problemów na tamtym torze, bo sobie jakoś dobrze nie radziłem wcześniej. Cieszę się niezmiernie, że wygrałem wczorajsze zawody. Dzisiaj można powiedzieć, był podobny plan założony tej samej ilości punktów, no i to się stało. Więc można powiedzieć, że z teamem całym jesteśmy zadowoleni. W tym jednym wyścigu, gdzie zanotowałeś defekt, jakieś problemy ze sprzętem? No niestety, złośliwe życie martwych. Puściłem sprzęgło, silnik stanął na starcie i nic nie mogłem zrobić. Nie wiem, czy może to zaważyło też na dzisiejszym rezultacie, bo nie wiadomo by było, jakbym jechał. Dziękujemy. Przejdziemy teraz do gospodarzy. Trener Roman Jankowski. Panie trenerze, drugi mecz na własnym obiekcie, drugi remis. Chyba pewien niedosyt zostaje z tego spotkania. Jest to Ekstraliga i nie ma lekkich meczy. Każdy chce wygrać i wiadomo jak tabela wygląda. Każdy punkt na wagę złota. No, robiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby wygrać te zawody. Prawie już byliśmy blisko sukcesu, ale no niestety ostatnie biegi nie poszły po naszej myśli i tutaj jest remis, ale jeden punkt też jest bardzo ważny. Tam uciekły te 2 punkty, bo tobie zanotował upadek, defekt Piotrka i one zaważyły o tym, że 2 punkty nie są w Lesznie, a jeden. Ale choćby ten jeden cieszy, teraz mecz wyjazdowy w Rzeszowie i w Bydgoszczy, więc też musimy tam po prostu pojechać i powalczyć o jak najlepszy wynik. Do każdego meczu się bardzo solidnie przygotowujemy i tutaj każdy mecz jedziemy po to, żeby go wygrać. I dzisiaj robiliśmy tak samo, no niestety. Jarek fenomenalnie dzisiaj jeździł i Patryk tutaj nam troszeczkę w końcówce zabrakło.
Dziękujemy. Damian, dzisiaj twój najlepszy wynik w sezonie, 9 punktów plus 2 bonusy w 5 startach. No troszkę ten ostatni bieg nie wyszedł, ale chyba w twoim wypadku taki występ może cieszyć i być pewnym budulcem przed następnymi spotkaniami. Na pewno tak, ale bez przesady. Z Rzeszowem też miałem dużo punktów, nie? Także wiesz. No, ale to żartem. Oczywiście, no ja się cieszę z tego, że wreszcie zaczęło coś jechać. Moja dyspozycja dzisiaj wyglądała dużo lepiej, jak to do tej pory było. Także jestem zadowolony z tego wszystkiego, że udało się lepiej pojechać. Tak jak wcześniej wspomniałeś, na pewno jestem niedosyt, że drugie spotkanie, drugi remis, te punkty gdzieś tam uciekają i gdzieś tam trwonimy tą przewagę, którą udaje się wypracować do biegów nominowanych. Także na pewno żał, że nie potrafimy dowieść tych zwycięstw dwupunktowych, dużych do końca, ale mimo wszystko Zielona Góra jest bardzo silnym zespołem, także ten remis w sumie uważam, że to i tak jest całkiem nieźle, że chociaż udało się ten jeden punkt wyszarpać, ale no na pewno stać nas było na to zwycięstwo. Tak jak wcześniej też powiedziałeś, upadek Tobiasza, Piotrka, no tych punktów gdzieś pouciekało, no ale to każdy może powiedzieć, bo strona gości też miała jakieś przykrości losowe, także no szkoda, ale ogólnie ja jestem z siebie zadowolony. Dzięki. Przemek, 10 punktów na swoim koncie, dzisiaj plus bonus. Początek troszkę słabszy, później już jakby rozwinęłeś skrzydła. W tym ostatnim, 14 swoim wyścigu, próbowałeś gonić Jarka, ale był chyba za szybki dla ciebie. No tak, no początek trochę się pogubiliśmy, zaczęliśmy od złych przełożeń, ale potem już było coraz lepiej. No w tym 14 wyścigu próbowałem dogonić Jarka, ale no tak, tak jak mówisz właśnie, no Jarek był szybki, ciężko mi było go dogonić, ale i tak jakoś tam w kontakcie jechaliśmy, szkoda, bo mieliśmy szansę dzisiaj wygrać, ale myślę, że jest się z czego cieszyć, bo ten jeden punkt powinien nas i tak satysfakcjonować. Tutaj wspomnę, że bardzo dobrze radzi sobie w parze z Damianem Bańskim, bo wy budowaliście systematycznie tą przewagę dzisiaj i chyba nawet na torze widać, że się rozumiecie i spoglądacie jeden na drugiego i to jest bardzo istotne w kontekście wygrywania meczów. No tak, no, jazda parą jest bardzo ważna, ale tutaj akurat ja patrzę, czy Damian jest blisko, żeby uciekać szybko przed nim. Nie, no spoko, nie. Wiadomo, jak wszystko pasuje, sprzęt jest szybki, dobrze się zacznie dzień i ten dzień jest ok, no to idzie jechać parą, no ale nieraz jest ciężko, no te motocykle nieraz są wolniejsze, nieraz ma się też słabszy dzień i nie idzie, no ale dzisiaj w miarę nam dobrze pasowało, brakowało trochę szczęścia. Teraz co, będziemy się przygotować do następnego meczu, żeby wygrać i żeby jak najlepiej pojechać w następnym meczu. Dobra, dziękujemy. Dziękuję wszystkim.